Czym jest projekt? Projekt jest to wszystko, co obejmuje Twoja gra. W 99% możesz być pewien, że jeden projekt to jest jedna gra. Osobiście nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy rozbijać grę na wiele projektów. Być może taki znajdziesz, ale na obecną chwilę przyjmiemy, że projekt to jest jedna gra. Projekt to jest wszystko, co widzimy. Można powiedzieć, że projekt jest nadrzędnym elementem wszystkiego, co masz: czyli animacji, modeli, prefabów, skryptów. Wszystko, co sobie należysz, oprócz dodatkowych elementów edytora, czyli generalnie projekt to jest wszystko. Projekt ma swoje odzwierciedlenie, oczywiście na dysku. Jak widzimy, mamy projekt drugi. Jest on odzwierciedlony na dysku. Jeżeli wejdziemy do assetów, może zmniejszę, żeby to miało sens, assets, assets, to zobaczymy dokładnie taką samą strukturę. Niemniej jednak mocno odradzam używania explorera lub jakiegokolwiek innego edytora plików, by cokolwiek tu robić. Ponieważ y, możecie niechcący skasować sobie lub namieszać w miejscu, w którym nie chcielibyście, i później cały wasz projekt, że tak powiem, się posypie. Niemniej jednak, żeby udowodnić, otworzę sobie modele. Mam tu jakieś już przygotowane. I weźmy, zniszczmy ten. Wyrzućmy go. Gdy przejdę, proszę, natychmiast on zniknął. Unity w każdej chwili kontroluje, co się dzieje w waszym projekcie, yy, i bez względu na to, yy, gdzie zmienicie rzeczy, tu w Unity, czy w, tu, w tym wypadku w Explorerze, zmiany będą natychmiastowe. Do czego to się może przydać? Powiedzmy, robicie teksturę w Photoshopie i macie wrzucone najnormalniej w życiu tę teksturę jako PSD, czyli plik Photoshopa. Do Unity, zmiany zapisane bezpośrednio w Postoszopie automatycznie pojawią się w Unity. To samo tyczy modeli 3D, co jest niesamowite i według mnie jest to przełom w porównaniu z innymi silnikami, gdzie zmiany widzicie w czasie rzeczywistym, jak będzie wyglądał w grze i jak wygląda w waszym programie 3D. Tak więc Podsumowując, projekt. Projekt to jest wszystko, co tu widzicie. Projekt obejmuje całą grę. Tak jak wspomniałem, raczej nie widzę powodu, dla którego gra miałaby być rozbita na wiele projektów. Tak więc, projekt to jest nadrzędny element wszystkiego, co macie w Unity.